Hej, a z tej strony Elek, a to jest Boris and the Dark Survival. Więc to jest gra bazująca na uniwersum Bendiego, Bendy and the Ink Machine. I najpierw jest Bendy and the Ink Machine, i potem jest nowa gra, która nadchodzi, Bendy and the Dark Revival. Pomiędzy tym jest Boris and the Dark Survival. Nazwy tych dwóch kolejnych gier są podobne, tylko je trochę zmiksowałem przedtem, ale nieważne, już mi się poprawiło, więc no tak. Boris to jest mała gra, taki mały spin-off. Ona chyba kosztowała dolara, z tego co pamiętam, kupiłem ją miesiąc temu, mówię, nie no, tak chwilę poleży, tak tydzień, za tydzień się za nią wezmę. Minął miesiąc, ponad, była wydana 12 chyba luty, nieważne, ale już ją mam, tam chyba do tego jeszcze jakieś DLC wyszło czy coś, nagrywałem ten odcinek przedtem już. Ale spaprałem nagranie z mikrofonu i mi jakoś dziwnie buczał i musiałem to naprawić, więc once again trochę o grze będę wiedział. Pewnego razu był sobie wilk. Żyjący w bardzo niebezpiecznym świecie. Próbujący przetrwać na czymkolwiek, co był w stanie znaleźć. I żyjący w strachu przed Ink Demonem, który obserwował każdy jego ruch. Super! Poprzednim razem to przetłumaczyłem tak ciulato, że to nawet nie chciałem o tym gadać. Okej. Więc teraz basically wiem, na czym gra polega i będę mógł wam wyjaśnić. Zresetowałem save, tak czy inaczej, bo to jest, zobaczymy, czy ta gra jest randomowa, bo nawet nie wiem. Ale chyba ma jakiś element losowości. Więc to jest taki top-downer. Widzimy sobie grę od góry. Tu można jakieś znaleźć utwory, które potem można sobie pozmieniać, ale to jest mało istotne. Zatyka mnie, a niepotrzebnie jadłem przed nagrywaniem, to jest błąd. So, mamy do znalezienia kilka różnych rzeczy. Tutaj jest jakieś Search Studio for Scraps, okej. Czyli generalnie to jest nasze menu. To jest nasz taki domyślne takie piętro. Mamy automat z zupą bekonową, która refiluje nam ten tutaj po prawej licznik sprintu. To jest nasza stamina. To nam się zużywa i nie odnawia. Musimy to odnowić dopiero właśnie w tamtej maszynie, jak ją znajdziemy. To zademonstruję. Jej, super. Kolejna rzecz to są takie właśnie te dziwne boksy z kółkiem u góry. Nie pamiętam, jak to się nazywa, ale to są schowki. Więc w schowkach można się... Zgadliście. Nie grzmocić, schować! God damn it, zboczeńcy. Tu są jakieś dziwne boksy, nie wiem, to jeszcze nic nie robi. Supplies to jest miejsce, którego zrzucamy sobie wszystkie te nasze supplies po udanej wyprawie. Tu jest, nie wiem, co 0 na 6, musimy znaleźć kilka rzeczy. Tutaj jest jakaś taśma, która na razie nie mamy żadnych tape'ów, okej. I tutaj jest coś zamknięte na 5 kluczy. Więc żeby teraz coś z tym zrobić, to musimy iść do windy. Winda nas wprowadza w jakiś tam świat. Mamy dzień pierwszy i to jest jakieś tam piętro, chyba losowe. Musimy znaleźć 6 losowych itemów, które są pokazane po lewej. Mogę wam trochę kamerą zasłaniać, ale to nie będzie bardzo istotne. Tym bardziej, że w pierwszym levelu te itemy są rozrzucone dość blisko siebie od razu i już zostały nam tylko 2. Także tutaj szukamy sobie tych itemów po drodze, gdzie może nas jeszcze złapać Ink Demon. Also przeglądamy szafki w poszukiwaniu innych rzeczy. Znalazłem coś, pokażę się u góry. New safe house scrap found. Czyli właśnie przejrzałem jakąś szafkę i w szafce coś było, podniosłem jakąś część. Oha, to jest Ink Demon. Ja się może schowam, on tu i tak podejdzie. On się rozejrzy na prawo i lewo, obejrzy każdą ścianę po bokach, bo wiecie, jak macie zaułek taki i tutaj stoi szafka, to musicie popatrzeć na prawą i lewą ścianę, czy czasami ktoś tam się nie schował, bo w tej szafce na wprost ciebie na pewno nic nie ma. Nieważne. Wiem, to jest taki element grozy i w ogóle, ale okej. Trochę kinda stupid. So. Są wszystkie te właśnie odnogi do góry, w dół, tak dalej, w prawo, w lewo. I zazwyczaj w tych odnogach jest jakieś miejsce, żeby można było zrobić outplay temu Ink Demonowi. Jest właśnie kilka takich zagadek tego typu, znaczy zagadek, takich małych minigier, które nie wiem co robią, nie wiem co robi wyprostowanie tego typu, ale okej. Może ktoś mi wytłumaczy. Oh, holy shit. Okej, nie miałem jak uciec. Pierwszy raz mnie złapał.
Przedtem nie złapał mnie ani razu, nie umiem mówić. Muszę się nauczyć mówić od nowa. Świetnie. So, tak wygląda śmierć. Nie udało nam się zebrać The Supplies, więc nas wróciło do naszego świata. Czyli to jest to jak, wyobraźcie sobie The Binding of Isaac, to jest menu główne. To jest menu główne, w którym wybieracie postać i tak dalej. A potem klikacie start game. To jest start game, to jest cała wasza gra, cały wasz run. A potem was cofa tam z powrotem do góry. Więc to są jakieś... nagranie. Okej, nie wiem, o co tam chodzi w tym. Nie wiem, czy cokolwiek kiedykolwiek dostanę z tych borysów wyprostowanych, czy co tutaj się dzieje, to coś tu było. New safe house tape found, okej, czyli to jednak w tym coś mogę znaleźć. Dobra, znalazłem kilka tych części, pozostały mi już dwie. Wątpię, żeby była kolejna, ale się rozejrzę do końca, póki... skoro już tu jestem, żeby się nie wracać. I muszę oszczędzać sprint, bo mnie bardzo korci tego, używanie tego sprintu, żeby szybciej się przemieszczać. Ale sprint jest bardziej przydatny, kiedy musisz przed czymś uciekać, nie? Więc... tego. Ostatnia rzecz. Zrobię sobie refill mojego sprintu. Jeszcze raz sobie zrobię refill, tak just in case. Muszę znać ostatnią rzecz i to są właśnie tego typu rany. Po prostu schodzisz, znajdujesz 6 rzeczy. O, tam był, okej. I może sobie wracasz. A może nie. What the fuck? Okej, to gdzieś tutaj. Tą szafkę przejrzymy. Nic tu nie ma. Odnowimy to sobie, tu można się ukryć po lewej, cacy. I tu gdzieś musi być ostatnia część, której szukamy. Jasne, że jest. Typu nas teraz będzie gonił. Więc może ja skorzystam z tego, że tu jest ten filar. Postoję tutaj. Zobaczę, z której strony pani podejdzie. Wyminę go drugą stroną. Ucieknę do windy. Koniec, run zakończony. Tylko najpierw musi tutaj dobiec. On biegnie z lewej. Okej. No to narka. Czemu ja biegłem tędy? What the fuck? Nie wiem. Bałem się, że mogę nie trafić w wyjście. No i to jest basically cała gra. To jest cały jeden run. I chyba mu trzeba robić te runy sukcesywnie, dopóki nie zbierze się wszystkich rzeczy dookoła. Dokładamy supplies. I znaleźliśmy kilka rzeczy, typu na przykład znaleźliśmy tam jakiś tape. Więcej tych tunes nie znaleźliśmy. Okej, no tyle. No i wystarczy, to jest gra polegająca na tym, żeby po prostu cały czas chodzić sobie w tej z powrotem po tych ranach, więc... I guess pójdźmy jeszcze raz, zobaczmy ile dam radę odblokować. Bo nie wiem, czy to jest jakiś ending, podobno do tego jakiś DLC doszło, czy coś takiego, nie wiem. W zasadzie mogę sprawdzić na szybko, czekajcie. Społeczność, dyskusja aktualności, o, pokażmy aktualności do tej gry. Dawaj Steam, pokaż. Nie pokaże mi. Dobra, nieważne. Więc zbieramy kolejne 6 rzeczy. Więc to jest losowo generowane. Ten mały dungeon tutaj jest losowo generowany. Losowo pokoje są rozmieszczane. Także nice. Chyba trzeba będzie go wyminąć, sprytnie. Okej. Załatwione. Jest tu gdzieś? Klozet? Klozet po angielsku jest śmieszny, bo to nie jest nigdy kibel, a po polsku to zawsze jest kibel. To jest jakaś szafka czy coś. Yo. That was dumb, my fella. Sprint odnowiony. Przeszukujemy szafkę. Coś znalazło. Chyba. Padlock key found. No to mamy 1 na 5 kluczy. Stonks. Look.
tutaj właśnie są te dziwne rzeczy, że można spojrzeć, ale nic nie widzę, co tu może być. Ani nic, co można poruszać na boki. Bending little devil darling. Ale nic tutaj nie ma. Więc nie wiem, o co z tym chodzi do końca. Oh well. Trzy rzeczy do znalezienia, to trzeba jeszcze iść na lewo i do góry. Może sobie to odnowię profilaktycznie, widzę przepychacz, już zostały dwie rzeczy teoretycznie. Teraz praktycznie zostały dwie rzeczy. Lost paper found, okej, okay, to nie ma. Co? Okej, okay, co ja zebrałem? To nie była żadna z rzeczy, których szukałem, ani... Nie wiem, co to było. That's weird. Wychilluj trochę. Spokojnie. Idź do góry, ja potrzebuję tam iść. God fucking damn it. Mino lajki. Mogę stąd wyciągnąć, żeby on poszedł gdzie indziej. On podejdzie do szafki, a potem się odwróci i pójdzie w przeciwną stronę, gdzieś indziej. Tylko nie idź do góry. U góry już byłeś. Góra sprawdzona. No i cacy, widzisz, jak łatwo się dogadać z tobą, stary. Jeden zegarek. Czy co to jest? Wygląda jak zegar. Zegar? Jaki akcent w ogóle poszedł na to. Chciałem powiedzieć zegarek, ale zegarek to raczej jest mały na rękę. Więc to jest zegar. Powinienem umyć włosy. Taka mała... małe spostrzeżenie. To nie jest tak, że ja nie myję włosów. Ja zazwyczaj, moje włosy są tyle głupie, że muszę je myć codziennie. Ale przez to, że je zafarbowałem, one się trochę jakoś wysuszyły i przez to nie muszę ich myć aż tak często. Więc one po jednym dniu nie są już takie, wiecie, całe przetłuszczone. Przyzwyczaiłem się, że tak 2-3 dni już mogą być. To jest trzeci dzień, ale chyba powoli ta farba przestaje dawać takie efekty, jakie były i... Yeah, przestała. Not good. Dobra, przeżyjecie ten odcinek, tak. Wyglądam jak debil, ale trudno! Whatever! I guess, bywało gorzej. Przepraszam. Mogłem się chociaż posłuchać szampon. Level M? Były zawsze levele 22, 40 ileś, ale M? I don't know. No to jest taka mała gra, która właśnie trochę nie ma celu, żeby ją nagrywać. Wow, shit, dude. Tego nie widziałem. Trochę nie ma to celu, żeby to nagrywać, tak wiecie, dużo tego. Bo każde piętro będzie bardzo podobne i no i widzicie jakby bazowa rozgrywka jak wygląda. I nie wiem, czy to się jakkolwiek dalej rozwija. Ale... Ciekaw jestem, co może być, jak się odblokuje tamte padlocki. Albo co innego tam można blokować, więc sądzę, że tak... Z dwa odcinki by z tej gry były. Dwa, pokazałem trzy jak debil. Pierwszy to jest ten zapoznawczy, teoretycznie. A drugi to jak trochę sobie pogram w wolnym czasie i może coś tam uzbieram i odblokuję. Sądzę, że to miałoby sens. Lost paper found, kolejny. I gdzieś muszę znaleźć jeszcze przepychacz, okej. Ale najpierw sobie odnowię staminę. Bo boję się, że mi jednak jej braknie. Nie stinki. Sticky! Bo wiecie, bo ten śluz tam jest wszędzie w ogóle. Sticky śluzik. Sticky situation. No nie. Ja tu się przedtem bałem, grałem pierwszy raz, że miałem takie... On może zrobić taki Hello Neighbor action. I wiecie... Generalnie rzucić się na mnie. Udawać, że przy tym schowku nie wie, co robić. A potem otworzyć drzwi i mnie wyciągnąć za szmaty. Hmm.
Okej, nie, muszą się takie gwiazdki pokazać, żeby coś tam było. Więc to jest wszystko, co mieliśmy znaleźć, okej. Ja bym jeszcze spróbował zrobić tą zagadkę. Czy zagadkę, minigrę, póki on zanim on przyjdzie. Może coś znajdę i znalazłem, tape, okej, spoko. To jest dużo większe tutaj. Okej, będę miał miejsce, żeby go wyminąć, ale może coś tu jeszcze znajdę? Nie, okej, z której strony przyjdzie? To można między tym przejść? Można. Więc wyminę go dookoła tego krzesła, super, spoko. Teraz tylko dobiec do wyjścia, easy clap. Mam wrażenie, że z rana na ran każdego coraz większe się robią te, te poziomy. Coraz bardziej rozległe. Jest ciężej znaleźć te 6 przedmiotów. Wiecie, łatwiej jest w małej przestrzeni znaleźć 6 przedmiotów niż w dużej. To ma sens chyba, nie? Supplies. Myślę, że zrobimy jeszcze jeden run i zobaczymy, ile uzbieraliśmy tych rzeczy tam. Tak, just for lols. Nie wiem. Bo grę już raczej przedstawiłem, jak wygląda. Przez chwilę myślałem, że mam źle ustawiony, źle ustawionego ABS-a. Ale bym był zły! Ale mi się wściekł. Nieważne. Już raz nagrałem źle ten odcinek. Mi mikrofon buczał i w ogóle miał jakiś dziwny efekt na sobie, taki wygłuszający. W sensie, bo ja mam ogólnie wygłuszanie tam. Na tym mikrofonie, jakby dostępne, powiedzmy. Przetwarzam sobie go przez program i on tam filtruje niektóre szumy konkretne. Więc jeżeli jest więcej szumów, o których on nie przeanalizował wcześniej, no to zaczyna się bardzo metaliczny dźwięk z tego robić i nie brzmi to dobrze. Powiem więcej, brzmi to okropnie. Więc brzmiało tak metalicznie, jakbym miał mikrofon za 5 zł z Biedronki. Tego byśmy nie chcieli. O no. On tam szedł za mną. Spojrzyjmy, co tutaj może być. Znowu Boris. Tam jest Cogwheel. Cieszę się, że tutaj wróciłem. Bardzo hojnie rozstawione maszyny z zupą bekonową. W ogóle zupa bekonowa. Ew. Odd Fuse. Czyli jakiś dziwny bezpiecznik. Tak, szukałem słowa po polsku. Łatwiej mi się mówi niektóre rzeczy po angielsku, po prostu... God damn it. Pobiegniesz z tej strony, pobiegniesz z tej strony, kozak, dobra. Outplayed! Elo! Byle zdążyć do szafki. A potem do jakiegokolwiek automatu z kawą. Z kawą? Tak, ja mam tylko kawę w głowie, nie? Z zupą. Give me this shit. Okej. Czyli mamy ostatni klucz do znalezienia i klucz powinien... Spróbujmy iść na dół, może. Za dużo biegam, znowu. Padlock key found, znalazłem 2 klucze. Z 5. Więc to w zasadzie nie musi być takie długie? W sensie gra za dolara ona była, z tego co pamiętam, więc... Safe house tape found. Okej, czyli... Możemy sobie te taśmy potem przesłuchać. Będzie deep lore. Prawdopodobnie jakieś wprowadzenie do tej gry dłużej, co ma wyjść dopiero. On miał wyjść jesienią, tamtego roku chyba. Ale coś mi się przedłużyło. Surrender to the machine. Yeah. I don't think so. Dobra. Brakuje nam ostatniego klucza, znaczy się klucze, w sensie, że narzędzia klucza. Tu można jeszcze spojrzeć. Nic nie ma ciekawego.
prawo mamy jeszcze jakąś ścieżkę. Let's go. Ale mniej biegania, bo on nas może łatwo... Ale chamsko! Ale chamski pokój, widzieliście? O no. Dobra, mam. Okej, mamy wszystko. Let's go. Uciekam, nawet się tam nie rozglądam. Mamy wszystko, skończyłem ran, zebrałem dużo rzeczy. Cacy. Ale on się szybszy zrobił. On z poziomu na poziom jest coraz bardziej Swift. Taylor Swift. O, zamknęli już, przepraszam. To dalej nic? Dalej nic z tym nie zrobię, okej. Możemy zobaczyć, czy jakaś nowa muzyka jest. Nope. iTunes dalej puste. Dalej mamy banjo. Tutaj znaleziona jedna z siedmiu rzeczy, okej. Czy jakieś fragmenty czegoś, nie wiem. Więc na dole zobaczymy, ile dostaliśmy tych dziwnych rzeczy. Padlock keys to jest jedno, dwa. Że mamy te dziwne, jak to się nazywa, odd fuse. 1 na 6 i nie wiem, co to jest, czy to są te bezpieczniki, czy nie. My name is Mila. Zaraz może to sobie odsłuchamy, chociaż nie wiem, czy chcemy od razu. 2 na 5. Czyli jeszcze 3 klucze, tego tak dużo nie będzie. Okej, czyli muszę ją znaleźć? To jest jakiś side goal tej gry? My father was a butcher. Rest his soul. My mother and I had only each other while I was growing up. She taught me how to be resilient, strong. But now... Strong! I am afraid. Afraid of that demon outside my door. I saw so many things dismembered in my father's butcher shop. Having images of myself ending up as they did, their bodies broken and pulled apart. Please, please come find me. Yeah! I don't know how much longer I can stay alive. I like to pretend someone is coming for me. At any moment, someone will open this door and save me from this suffering. If a hero exists, no matter what size or shape they may take, now is the time. Please come find me. Okej, czy ona będzie biadolić przez 5 taśm, że muszę ją uratować i help i to co to za tymi drzwiami ona jest, czy gdzie? Nie wiem. Okej, może to znajdziemy. Zobaczymy. Dajcie znać, ja to wrzucam od razu teraz po nagraniu, więc dajcie mi znać, czy chcecie zobaczyć wszystkie odcinki po kolei, jak to przechodzę, bo jak widać w jednym odcinku zrobiliśmy już 1/3 gry, jak najwięcej. 2/5, okej, dobra. Więc mogę lecieć po kolei odcinkami, robić cały czas, żeby uzbierać to. Mogą być po pół godziny albo dłuższe. Dajcie znać, czy chcecie zobaczyć cały proces, czy po prostu chcecie zobaczyć kolejny odcinek ze wszystkim zebranym, I guess. Bo może być trochę nudno, a może nie, nie wiem, idyki. Wasza decyzja, będzie komentarz pewnie na dole z ankietą. Przypięty komentarz pod filmem i w opisie będzie ankieta z tym, co zrobić. Czy nagrywać całość, czy tylko przejść i pokazać końcówkę. Tyle. Dzięki za obejrzenie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Fajnie znowu coś nagrać, bo ostatnio ciężko mi się do tego zbiera. Bardziej jakoś do streamów siadam i tak dalej. Czasami mam takie dni, że siadam, nagrywam coś, ale po prostu jestem tak rozkojarzony, tak zmęczony, tak zdechły. Jeszcze przez tą całą kwarantannę, że trzeba siedzieć w domu. Ja potrzebuję słońca. Nie było słońca przez tak długi czas. Nagle wychodzi i nie można wyjść z domu. Kurwa, jakiś żart. Więc no. Próbuję wracać do filmów, dalej utrzymując streamy przy tym. Dzięki za obejrzenie, mam nadzieję, że cieszycie się z tego, że jakiś Bendy wrócił czy coś. Fajna seria, dobrze wspominam.
See you next time. Na razie.